26 stycznia 1927 roku. W londyńskim laboratorium grupa członków Instytutu Królewskiego urzeczona wpatrywała się w migoczący obraz. John Logie Baird przyjmował gratulacje. Zaczęła się era telewizji. Ledwo kilkadziesiąt lat temu. A dziś? Dziś można wszystko. Tylko wyobraźnia jest twoim ograniczeniem, krzyczą reklamy sprzętu najnowszych generacji. A w cieniu tej szalejącej techniką fabryki obrazków cichutko wzrasta telewizja inna, dyskretna, skromna, jakby mniej ważna. Pańskie oko tu czynie tylko konia. Gorące lato na południu Anglii. W tym roku stado powiększyło się niebywale. Nowy miod przyszedł na świat bez zwykłych strat. Piękne owce. Piękne. Bo występują w telewizji. Podczas sezonu kocenia się każde narodziny były obserwowane poprzez system przemysłowej telewizji. Efekt? Tylko jedno jagnię padło przy narodzinach. Rekord hodowlany wart więcej niż cena sprzętu. Sukces pobudza. W tym przypadku pobudził mieszkającego po sąsiedzku hodowcę trzody, bo warto wiedzieć, że życie świeżo narodzonego prosiaczka pełne jest niebezpieczeństw. Matka waży kilkaset kilogramów. Pręty w tym kojcu mają chronić młodzież przed przypadkowym zgnieceniem. Nie sposób jest jednak przewidzieć wszystko. I dlatego jednym okiem chłonąć można najświeższe wiadomości, drugim zgodnie z przysłowiem tuczyć dobytek. I nerwów jest mniej, i czasu jakby więcej. Moment narodzin. Krytyczne chwile dla nowego pokolenia. Kłopoty. Schwytane w pułapkę prosie walczy o życie. Bez pomocy nie ma w tym przypadku szans. Herbatka i wiadomości muszą zejść na dalszy plan. Telewizyjny alarm wywołuje akcję wtedy, gdy trzeba. A po drodze pomyśleć można i o tym, że właśnie amortyzuje się wydatek na nową technologię. Będzie żyło. A hodowca wrócić może do ciepłego pokoju i znów nerwów będzie mniej, a czasu jakby więcej. Choćby po to, by rozważyć, czy nie przydałby się jeszcze jeden system zamkniętej przemysłowej telewizji, na przykład do obory. Boga siostra wielkiej królowej, tak poetycko zwykło się nazywać tę telewizję, której nadano przydomek przemysłowa. Nie znaczy to może, że gorsza, ale w każdym razie niewątpliwie oznacza to, że zupełnie nieporównywalne są stopnie komplikacji. No bo wystarczy spojrzeć na jedną i drugą kamerę i choć idea jest oczywiście ta sama, to stopień komplikacji, jakości, powiedziałbym, obrazu i trudności w jego przetwarzaniu jest zupełnie nieporównywalny. No i z tego faktu oczywiście wynikają i dla jednej, czyli artystycznej, i dla drugiej, czyli przemysłowej telewizji określone konsekwencje. W ogóle, wiesz, takie pomysły z porównywaniem, to przypominają mi porównywanie
no powiedzmy Mercedesa do traktora, choćby najlepszej marki. No zasada niby ta sama, cztery kółka, silnik, ale do zupełnie innych celów służy. Przecież ta nasza telewizja, tak zwana artystyczna, no zobacz, jak tam wycyzelowano jakość obrazu, ale jednocześnie uczyniono z niej sztukę. A tak naprawdę w telewizji przemysłowej idzie przecież nie o wrażenia estetyczne, tylko o informacje. I dlatego obserwuje się takie chociażby sytuacje jak no, te układy nadążne kamer, prawda, sterowane jednym palcem z daleka, z odległości kilkuset, a nawet kilku tysięcy metrów. Ale także takie układy jak o, u nas w studiu obrazy przełącza realizator, artysta, za kamerami operatorzy, artyści, a tu prosty przełącznik pozwalający wrzucić na monitor obraz z jednej z kilkunastu nawet kamer, ale przecież tego nikt już nie robi palcami. Teraz włącza się guzik z napisem AUTO i przemiata się to samo. Wszystko po to, by na monitorze, jednym monitorze, mieć pełen przegląd sytuacji z dowolnej ilości kamer. Eliminacja ludzi. Do tego dąży ten przemysł telewizyjny. Bardzo ważna instytucja i bardzo potrzebna precyzyjna ochrona obiektu. A więc nic prostszego, jak zainstalować sztandarową zabawkę obrazkowej cywilizacji XX wieku, czyli telewizję przemysłową. Ponieważ instytucja jest duża, należałoby również wyposażyć strażnika w co najmniej 9 par oczu, by mógł śledzić obraz na wielu monitorach jednocześnie. Możliwe jest oczywiście rozwiązanie prostsze. Tajemnica strzeżona równie pilnie jak sam obiekt kryje się w plątaninie kabli i układów scalonych. Efektem tych elektronicznych cudów jest doskonały w swej prostocie system. 9 kamer telewizyjnych w najważniejszych punktach obiektu, ale tylko jeden monitor. Gdy oko telewizyjnego Cerbera zauważy nawet najmniejszy ruch w swoim polu widzenia, przekaże automatycznie obraz na ekran monitora, a elektroniczny sygnał obudzi strażnika. Teraz droga włamywacza, niczym film kryminalny, którego puenta jest już dawno znana, przesuwa się przed oczami strażnika. System działa bezbłędnie. Wrzuca na ekran monitora obraz z tej właśnie kamery, której obiektyw zarejestrował ruch w kadrze. I dlatego wystarczy jeden strażnik i jedna konwencjonalna para oczu. Bardzo ważna instytucja. Ciemna, bezksiężycowa noc. Oczy, latarka. Ale prócz tego niewidoczna armada zdalnie sterowanych kamer telewizji. Niestety, te elektroniczne oczy można oślepić o wiele łatwiej niż te, które wymyśliła biologia. Zbyt wiele światła i, rzecz paradoksalna, obraz okrywa ciemność i to właśnie wtedy, gdy coś się dzieje. Niezwykła czułość telewizyjnej kamery jest w tym przypadku jej wadą. Automatyczna przysłona w obiektywie działa bardzo dobrze dopóki przedmiot oświetlony jest równomiernie. Zbyt wielka dawka światła i źrenica telewizyjnego oka reaguje zbyt gwałtownie i ślepnie. Obraz staje się ciemny i nieczytelny. Ale elektronika potrafi leczyć sama siebie. Stworzono specjalną przystawkę do kamery telewizyjnej, która na jasne plamy światła reaguje niczym antybiotyk na bakterie. Neutralizuje ich działanie. Ten pokój oświetlony silnymi lampami jest prawie niewidoczny dla kamery, ale po włączeniu przystawki wszystko staje się jasne. A więc całe wydarzenie, które przedtem oślepiło elektronicznego Cerbera, można prześledzić jeszcze raz z pomocą małego pudełka. Bardzo ważna instytucja, ciemna, bezksiężycowa noc. Światła reflektorów samochodowych oślepiają kamerę telewizyjną. Ale tylko na chwilę.
Włączenie przystawki i dokładny przegląd sytuacji. Samochód i dwóch uzbrojonych mężczyzn są na drodze do głównego laboratorium. Puenta tego filmu jest z góry wiadoma. Dzięki kamerze. There's a car inside the perimeter fence. There are two men. They've got a sawn-off shotgun type of weapon. They're in the back road by the side of the chemical plant, proceeding to the main laboratories. Tak, w ogóle można dojść do wniosku, że właściwie to ważniejsze są dodatki do tego systemu, a nie same kamery i same monitory. Dodatki. Ruch. Ręka wchodzi w obszar zakazany. No. Detektor ruchu, ale nie taki normalny. O, tam jest zaprogramowane pole, które można na przykład ograniczyć tylko do zamka szuflady biurka albo kasy pancernej. I tylko ruch i ingerencja w tym polu spowoduje alarm. I znów jeszcze jeden z dodatków. Znakomitych dodatków, który powoduje, że ogromny system właściwie przeznaczony jest do użycia przez jednego człowieka. Tak? To jest, ciągle wracam do tej tezy, eliminacja ludzi, idea telewizji przemysłowej. No ale w gruncie rzeczy jest to wciąż ta sama telewizja, tylko że niekiedy po prostu mniejsza. Poproszę numer 5. Przykład, że polega ta idea na tym, żeby po prostu z tej kamery, nazwijmy to przemysłowej, wyrzucić wszystko to, co wyrzucić się da i stworzyć konstrukcję, która będzie maksymalnie mała i prosta. Bo przecież to jest ta sama kamera w gruncie rzeczy, której używa się na przykład w studiach telewizyjnych. No tak, tylko że cała jej elektronika to jest jeden z paneli w tej szafie. Oczywiście, bo niżej, sterowanie zostało przerzucone w inne miejsce. Natomiast jest to urządzenie, które doskonale nadaje się do zamontowania i współpracy z mikroskopem, wziernikiem medycznym, czy na przykład urządzeniami, które kontrolują różnego rodzaju silniki, urządzenia bardzo skomplikowane, gdzie trzeba wedrzeć się w sposób bezbolesny do środka, do jakichś niesamowitych zakamarków, czeluści, skomplikowanych mechanizmów. A więc jednak taka sama, tylko po prostu wyspecjalizowana w konkretnym działaniu, o wiele bardziej niż telewizja ta, którą znamy wszyscy doskonale. I teraz wystarczy przecież takie urządzenie na przykład zamontować choćby w tak niedostępnym miejscu jak pod wodą. Źle kadrujesz, wrzucę na auto. Konkurs bez nagród. Co to jest? Mały batyskaf, koło ratunkowe, a może wodny skuter? Nic z tych rzeczy. To podwodny badacz dennych fragmentów tankowca. Każdy z takich kolosów musi być poddany badaniu co kilka miesięcy. Obszar do spenetrowania olbrzymi. Szerokość 60 metrów, długość 330. W ciemności trudno prowadzić obserwacje, a podwodna brygada łatwo może stracić orientację. Wszystkich tych wad pozbawiona jest podwodna kamera. Umieszczona w hermetycznym, napędzanym hydraulicznie pojeździe, wędruje po dnie statku tam i z powrotem. Sterowanie odbywa się z pokładu. Własne źródło światła i obraz skorodowanego dna jak na dłoni. Zmartwione twarze ekspertów nie wróżą nic dobrego. Generalnego remontu nie da się uniknąć. Obraz, choć wydobyty spod wody, jest niestety argumentem nie do obalenia. Nazywa się Harrier i stworzono go po to, by dokonywał rzeczy niemożliwych dla normalnego samolotu. Startuje pionowo jak helikopter i zawisa w powietrzu.
pikuje jak myśliwiec, kręci w miejscu piruety jak łyżwiarz i w ogóle kpi sobie trochę z praw ciążenia. Jak każda wyrafinowana konstrukcja techniczna, ma także i słabe strony. Nawet najdrobniejszy przedmiot, jeśli zostanie wessany z szybkością karabinowej kuli do wnętrza silnika, może spowodować kompletną ruinę, a to oznacza, że Harrier, wart kilkaset milionów dolarów, już nie wystartuje. I dlatego kontrola każdej sekcji silnika zawierającej ponad 600 łopatek turbinowych jest tak ważna. Tradycyjna metoda kontroli polega na wprowadzeniu endoskopowego wziernika do wnętrza silnika i oglądaniu każdej łopatki z osobna. Patrzę i liczę. Patrzę i liczę. Żmudna, odpowiedzialna praca, która od wysokiej klasy eksperta wymaga maksymalnej koncentracji uwagi przez wiele godzin. 14, 15, z powrotem. Stop, odrobinę do przodu. Stop, pięknie, mamy ją. To numer 15. Piętnaście łopatek za nimi, a więc zostało do zbadania już tylko 645. Dla dwóch ludzi to 12 godzin ciężkiej pracy. Chyba że ktoś wymyśli lepsze rozwiązanie. Nie trudno zgadnąć, że tym rozwiązaniem okazała się kamera telewizyjna ze specjalnym wzmacniaczem obrazu. Kamera, która sama podbija poziom oświetlenia, szczególnie ciemnych partii obrazu. Źródło światła zostało przymocowane do samej kamery, by uzyskać telewizyjny obraz z najciemniejszych czeluści silnika. Przed jej okiem nic nie umknie. Łopatki turbiny kręcą się z żądaną prędkością i są liczone w momencie, gdy mijają obiektyw kamery. Zapewnia to wszystko osobny silnik, który przyczepiono do skrzyni biegów. Reszta jest sprawą jednego eksperta. Gdy uszkodzenie zostanie wytropione, na ekranie mogą pojawić się kolejne powiększenia podejrzanej strefy. Nowe urządzenie ma także niezwykłe możliwości pomiarowe. Po wykryciu obszaru, w którym nastąpiło uszkodzenie, ustawia się specjalne liczniki. Teraz następuje precyzyjny pomiar wielkości i głębokości uszkodzenia z dokładnością do tysięcznych części milimetra. Na tej podstawie eksperci ocenią, jak poważna jest awaria i jakich wymaga środków zaradczych. Jedna z najbardziej żmudnych i pracochłonnych czynności stała się o wiele prostsza i o wiele krótsza. Bo kamera widzi to, czego nie widać. A to już jest telewizja przemysłowa absolutnie najwyższych lotów. Układ kamery i monitora przystosowany do współpracy z medycznymi układami rentgenowskimi, stąd to kółko na monitorze, które odrzuca wszystko to, co nieistotne jest w tym obrazie dla lekarza. Przy tym jest to obraz o niesamowitej zupełnie rozdzielczości, czyli mówiąc niefachowo ostrości. Nawet gdy zerknąć przez szkło powiększające na powierzchnię tego ekranu, trudno dopatrzeć się poszczególnych linii doskonale przecież znanych z ekranu normalnego telewizora, gdzie odległość nawet pomiędzy tymi liniami jest dość znaczna. A tutaj jak gdyby monolit. Po prostu jest to bardzo zbliżone do tego, co nazywa się w technice profesjonalnej telewizji przyszłości, telewizją wysokiej rozdzielczości. Ten monitor ma po prostu obraz złożony z 1250 linii, podczas gdy ten normalny, domowy, zaledwie 625. I to jest właśnie sygnał bardzo poważnych zmian, jakie dokonują się nawet w tej tak trochę lekceważonej telewizji przemysłowej. Dla potrzeb oceny informacji stworzono system o nieprawdopodobnej zupełnie dokładności i precyzji, zupełnie nieosiągalny w tych naszych, nazwijmy to, artystycznych zastosowaniach, gdzie najlepszy nawet telewizor jest zupełnie banalnym urządzeniem w porównaniu do
tego czarno-białego monitora wysokiej rozdzielczości. No, czyli jednak różna, no wraca moje. Ja bym w ogóle powiedział, że kłopot w używaniu tego samego terminu, telewizja taka czy owaka, polega na, no, wiesz, język jest zbyt ubogi i przyzwyczailiśmy się już tak to nazywać. A tak naprawdę w przypadku telewizji należałoby mówić o urządzeniach, które są rozszerzeniem możliwości przyrządów optycznych. Zresztą, widzisz, ta wysoka rozdzielczość. To, co działa tu w studiu, także należałoby nazwać telewizją przemysłową. O, mimo, że obrazek na niewielkim monitorze zbudowało nie światło, a fale termiczne wysyłane przez ciebie. Jest to kamera termowizyjna, niewielkie urządzenie. Zasada powstawania obrazu jest w nim odrobinę inna niż w normalnej telewizji, tylko dlatego, że mamy kłopoty z detekcją podczerwieni. Tu jest po prostu jeden detektor, na który po kolei rzuca się fragmenty obrazu z poszczególnych miejsc, w które patrzy obiektyw. Tam w środku wirujący pryzmacik, który słychać, w środku ciekły azot, bo takich wymaga warunków pracy detektor i tak dalej, ale efekt jest ten, że na ekranie telewizyjnym obserwujemy temperaturę. I co? No i w związku z tym mamy w ręku chociażby informacje o ucieczkach ciepła z budynku, mamy w ręku znakomity przyrząd diagnostyczny i tak dalej, a przecież to także jest fragment telewizji. I mało tego, już dziś w kamerach telewizji przemysłowej używa się często takich lamp analizujących w tym środku, które właśnie na podczerwień są czułe i rozszerzają możliwości obserwacyjne ludzi. Widzisz, to naprawdę nie polega na wrażeniach estetycznych. To jest najczystszej postaci gra w informacje. Zmysły i technologia. Zmysły to lichy spadek po przodkach. Więc tylko technologią wytyczać możemy granice własnych możliwości. Alarm. Ludzie i maszyny zaczynają grać na najwyższych obrotach. To szkolenie jednej z nadbrzeżnych służb ratowniczych Wielkiej Brytanii. Są szybcy jak maszyna, sprawni jak automaty i ograniczeni jak ludzie. Każda akcja ratownicza musi się skończyć o zmierzchu, bo zmysły to lichy spadek po przodkach. Ale dziś już nie zmysły wytyczają granice możliwości. Ludzie ci sami, tylko w kabinie ręka pilota nacisnęła jeden przełącznik więcej. I oczy te same, tylko że ciemność przestała być już dla nich barierą. Malutki telewizyjny monitor przymocowany bezpośrednio do hełmu i oto gra w jasno-ciemno zamienia się w grę w zimno-ciepło. Czuła na podczerwień kamera widzi wszystko, nawet w nocy. Obiektyw termowizyjnej kamery chwyta delikatne fale ciepła. Elektroniczny układ wzmacnia je setki tysięcy razy i buduje obraz. System komputerowej obróbki podbija kontrasty i pilot odzyskuje wzrok. Lot zmienia się w oglądanie telewizji. A jeśli pilot odwróci głowę? Czujniki położenia hełmu natychmiast zagrają sygnałami dla serwomechanizmów i kamera powtórzy ruch. Dziś to nic nadzwyczajnego. W wojskowych maszynach tak naprowadza się broń na cel. Ręce nie mogą przecież puścić sterów za oknem czerń. Ale okna w tym śmigłowcu montuje się już tylko siłą rozpędu. Podobnie zresztą jak tablice przyrządów. Wzroku nie można przecież przenieść na zegary, więc dane o locie maszyny, wysokość, szybkość, kurs, komputer wkomponowuje bezpośrednio w obraz. Tylko oczy pozostały te same. Te same oczy, a przecież w czarnej jak smoła nocy, w pustyni lodowatej wody z odległości nawet 2 kilometrów z dziecinną łatwością dostrzegają plamę cieplejszego od wody obiektu. Tego, na który czeka pomoc. Świat w promieniach ciepła.
Zaczęło się kiedyś od prostych, małych kamer. Kończy na konstrukcji czegoś, co nazwać można tylko nowym zmysłem. Kto wie, czy nie tak oglądać będziemy zatopione w nocy kosmosu krajobrazy obcych planet. Kiedyś. Zmysły to lichy spadek po przodkach, więc technologią wytyczamy granice własnych możliwości. Co więcej, nie tylko własnych. A jeśli sygnały z kamer telewizji, zwanej kiedyś przemysłową, skierować nie na monitor? Wszak nie od dziś umiemy przełożyć je na język zrozumiały dla nieludzkiego intelektu. Stopnie szarości, barwy, odcienie, to wszystko wyrazić można zbiorami liczb i skierować w paszczę procesorów. Zabawa informatyków? Nie, tak rodzi się elektroniczny zmysł wzroku, oczy komputerów. Dziś jeszcze niedoskonałe, ale wiadomo już, że możliwe. Proszę wybaczyć techniczną jakość filmu. To jedyne, jakimi dysponujemy, obrazy eksperymentu na Uniwersytecie Stanford. Pracą tej maszyny steruje potężny komputer ukryty za ścianami pokoju. Robot utrzymuje z nim kontakt drogą radiową. Człowiek stawia zadanie. Zdjąć z rampy pudełko. Maszyna patrzy, analizuje otoczenie. Komputerowy intelekt rozpoczyna pracę. Jak to mówią reklamy producentów sprzętu telewizyjnego? Tylko wyobraźnia jest twoim ograniczeniem.